Zresztą, czy tu się przypadkiem bonus BGC... Tak, a, czekajcie, jesteśmy w kultowym miejscu, to jest bardzo kultowe miejsce. To właśnie w tym miejscu bonus BGC się upodlił, ale nie wiem, czy to wrzucimy do internetu, bo nie chce mi się chyba mieć spiny. Jeszcze będę musiał wystąpić w Fame MMA. Trzy, dwa, adin! Witam was serdecznie w województwie wielkopolskim! Województwie, które jest tak naprawdę totalnie najbardziej polskie z polskiego! Bo to właśnie tutaj rozpoczęła się Rzeczpospolita Polska, a tak naprawdę Królestwo Polskie! Bo to właśnie tutaj pierwsza stolica Polski była w Gnieźnie! Bo to właśnie tutaj urodził się i wychował Ryszard Peja! Lecimy! Tak! To jest właśnie legenda! Wielkopolska Poznań! Wielkie pozdrowienia! Moim marzeniem jest uścisnąć Ryszka rękę i zrobić sobie z nim zdjęcie, bo jest po prostu wielkim człowiekiem. Oczywiście również wychowałem się na jego muzyce, tak jak miliony z was! To jest symbol Wielkopolski! To Peja z jego medikami, mef i mef, krew za krew, położenie srebr! Nocna rozpierdula, to nie blef! Slams Attack, SLU! Jedziemy, kurwa, z całą Wielkopolską! Pyry! Będziemy wtupczać z Ksikiem! Będziemy w ogóle, kurwa, wiemy doskonale, że wy, Wielkopolanie, jesteście złotówy na każdy grosik, ale za to was lubię, za to was szanuję, bo to stąd właśnie pochodzimy! Byli Polanie, to wy byliście Polanami! Wielkopolanami! Jako Ślązak, mówię tak, szapoba! Dzięki wam jest Rzeczpospolita! Lecimy! Znajduję się w Koninie, jak sami widzicie, wstęp wzbroniony, co mnie bardzo nie interesuje. No i chuj. Oczywiście, wiadomo, jest to łamanie przepisów naszego kraju, ale ogólnie rzecz biorąc mamy to kompletnie w dupie, ze względu na to, że najważniejsze w życiu to jest wolność oraz fakt, że ja chcę to zobaczyć i chuj. Tak, nie wszyscy nawet lokalni o tym wiedzą, co jest najśmieszniejsze. Ogólnie mało ludzi by o tym wiedziało w Polsce, gdyby nie fakt, że ostatnio chyba Polsat mówił o tym miejscu. No i doszło do sytuacji, że cała Polska się dowiedziała i influencerki, które kurwa mają teraz zamknięte granice i nie mogą lecieć na Malediwy, żeby sobie pierdolnąć ładne zdjęcie, to jadą właśnie do Konina. Konin. Wiele o tym mieście nie powiem, jest zaledwie kilka lat młodsze od Żor. Zostało założone, w sensie dostała prawa miejskie w 1800 którymś tam roku. Przepraszam, 1280 którymś roku. Więc jest to naprawdę stare miasto. Niegdyś wojewódzkie. Skąd się wzięła ta woda? To wam pokażę, jak już będzie widoczna. Bo jest naprawdę, ja ją stąd widzę, jest zajebista. Kurwa, to naprawdę jest piękne. No to jak rasowy influencer po prostu zrobiłem sobie zdjęcie na tle Malediwów polskich prosto z Konina. Tak naprawdę warto do tego miejsca przyjechać, jadąc gdziekolwiek po drodze, po prostu zjechać z autostrady A2 i zrobić sobie foteczkę. Jest to zabronione, ale miejcie to kompletnie w dupie. Bo przecież jeżeli przepis jest bez sensu, to trzeba go respektować, czy nie? Ja uważam, że nie. Aczkolwiek nie jestem autorytetem w tej kwestii. Co tu się stało? Była tutaj kopalnia węgla brunatnego, czyli brunatny, czyli taki kurwa powiedzmy brązowy. Odpady z tej kopalni i tak dalej zostawały tutaj składowane. To jest w ogóle po kopalni węgla brunatnego dziura. I no i tak wyszło, że kurwa, że nie wiem, czy to jest wapń, czy co, ale po prostu wszystko się zrobiło w taki, a nie inny sposób. Kąpiel w zbiorniku jest zabroniona z powodu silnie zasadowego odczynu wody. Po prostu jest tutaj w chuj rzeczy, które mogą wypalić skórę, ciuchy i tak dalej, na pewno tu żadna ryba nie żyje, ani nic innego, chociaż karaluch by przeżył wszędzie. No jest pięknie. Polskie Malediwy, konińskie Malediwy. Zapraszam. A teraz jedziemy zobaczyć najstarszy drogowskaz drogowy w Polsce. Również, który leży w Koninie. Jestem w Koninie i znajduję się w dość nietypowym miejscu, a mianowicie przy najstarszym słupie
można powiedzieć, drogowskazie drogowym, po prostu najstarszy słup w Polsce, który wskazywał drogę. I powiem wam, on powstał tutaj w 1151 roku. Znajduje się w Koninie i pokazywał drogę między Wrocławiem a Mazowszem, czy tam Kujawami. Coś niesamowitego. Jest na nim napisane roku wcielenia pańskiego 1151 do Kalisza z Krusznicy. Tu prowadzi punkt. Wskazuje to formuła drogi i sprawiedliwości, którą kazał uczynić Komes, Palatyn, Piotr i starannie tę drogę przepołowił, aby był go pamiętny. Racz każdy podróżny modlitwą prosić łaskawego Boga. Czyli jest to dokładnie punkt pomiędzy Krusznicą a Kaliszem. No zobaczcie. Stoi tutaj 850 lat prawie. Kurwa, więcej. Pomyliłem się. 869. Dobra końcówka. No i uważam to za największą atrakcję w tym mieście, ale dosyć konkretną. Mierzy 2,5 metra wysokości, jest z piaskowca i jestem niezwykle zaskoczony, że przetrwało to wszelkie wojny, które dotykało naszą ojczyznę. Powiem wam szczerze, robi robotę. Warto tu przyjechać, jak już jesteście na Lazurowym Wybrzeżu i robicie sobie piękne zdjęcie na Instagrama, to też zobaczcie to miejsce, bo naprawdę jest ciekawe. Znajduje się w Kłodawie, w bardzo starym mieście, które ma niezwykłą historię. Posprawdzałem, dlatego że jest tutaj kopalnia, a wiadomo, jak jest kopalnia, to od razu jakiś mi się w sercu sentyment włącza. I właśnie tak było w tej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że miasto Kłodawa ma zaledwie 6,5 tysiąca mieszkańców około, co to jest naprawdę mało. Można powiedzieć śmiało, że to jest naprawdę mało. I wyobraźcie sobie, że jest tutaj kopalnia soli. Ona dopiero po wojnie powstała, ileś tam lat. Kopalnia soli, która okazuje się być solą, jedną z najlepszych na świecie, dużo lepszą, a czy może nie lepszą. Jest mniej szkodliwa, jest zdrowsza, chociaż sól, nie wiem jak ze zdrowiem ma wspólnego, ale jest zdrowsza niż sól tradycyjna i jest ona właśnie tutaj wydobywana od dziesiątek lat. I wyobraźcie sobie, że ta kopalnia sobie tutaj istnieje i jest tutaj szlak turystyczny, który sięga aż 600 metrów w dół, co oznacza, że jest naprawdę spoko. Kolejną ciekawostką jest fakt, że to miasto spaliło się naprawdę tyle razy, że to się nie mieści w głowie, że aż po prostu królowie nasi, nawet Jagiełło, w ogóle tutaj żona Jagiełły przyjeżdżała, oni to bardzo lubili przyjeżdżać ze względu na to, że tutaj naprawdę tereny były super łowieckie, ale poza tym królowie przez wszystkie te setki lat mieli bardzo łaskawe podejście do Kłodawy właśnie ze względu na to, że tutaj wielokrotnie spaliło się miasto i po prostu wtedy że tak powiem w skrócie, zmniejszali im albo likwidowali podatki, żeby mogli się odbudować, żeby wrócić do dawnej świetności. No nic, jadę właśnie zobaczyć kopalnię, jadę zobaczyć jak to wygląda. Powiem wam szczerze, że jeszcze jest jedna ciekawostka, a mianowicie, nie wiem czy wiecie, kto to jest Kuba Rozpruwacz. Istnieje teoria, że to właśnie Kuba Rozpruwacz, ten taki seryjny morderca z Londynu, urodził się właśnie tutaj. Jest to polski Żyd. Był to polski Żyd, który urodził się w Kłodawie podobno, ale czy to jest prawda, nie mamy pewności, bo takich osób, które się podejrzewa, jest bardzo wiele, ale sprawdzali geny rodziny tego Kuby Rozpruwacza i okazało się, że jest na szaliku ofiary no dwa rodzaje krwi, i ofiary, i Kuby Rozpruwacza tego kłodawskiego. Czy to jest prawda? Nie wiem. Powiem wam tak. Kurwa, pokazałbym wam tą miejscowość, ale tak szczerze mówiąc to tutaj zbyt wiele nie ma, jest urokliwie, jest to małe miasteczko, ale no głównym celem, żeby przyjechać tutaj, było to, żeby zobaczyć kopalnię soli i to też jadę zrobić. Znajduję się na jednej, jedynej kopalni działającej, kopalni soli w naszym kraju, kopalni węgla, soli kamiennej. Reszta to już tylko muzea albo w inny sposób wydobywają, ale tutaj widać jest jak jest. Możecie zresztą przyjechać i zobaczyć i kupić również sól. O, przed wami sól już przetworzona. Wyobraźcie sobie 3 zł 3 kg, złoty 50 za kilogram. Jest również ta różowa słynna, najlepsza. I powiem wam jedną rzecz.
Po co kupować zagraniczne z Himalajów, czy tam morską, jeśli można kupić naszą piękną, sól kłodawską. Której? No. Jak w uszach zamkną, to zatkać roz i dmuchu. Ja już przerabiałem. Dobry. Tam. Jak widzicie, nie ma naokoło ringów, tak jak w kopalniach węgla kamiennego. Coś, co podtrzymuje strop. Ponieważ to jest jedna wielka bryła, w której się po prostu drąży i się wydobywa sól. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to jednak jest różnica taka, że to są pokłady i to się lubi zawalać. Tu przed nami dupne bryły soli, które można polizać, ale ja sobie daruję. Skała, która nad nami się znajduje, to jest również skała solna, tak zwany zuber, którego my nie eksploatujemy, ponieważ mamy czystą sól barwy białej, występującej w naturalnej postaci. Jak się podświetli, to tak ona wygląda, prawda? Dlatego ludzie czasem lampki kupują. Tak, właśnie. Podobne. Tak. I oprócz tej soli właśnie białej występuje również na sól barwy różowej. Tutaj mamy wystawione bryły soli różowej, a jak się podświetli, to prawda, wygląda tak. Oczywiście. To takie są właśnie lampki, które tak. Podobno są lecznicze. Ludzie starsi to kupują, ale no. Z tego co słyszałem, sól jonizuje powietrze, czyli wyłapuje te niekorzystne jony z powietrza, tak? To może coś w tym jest. Również sól barwy niebieskiej, która no, bardzo rzadko można ją spotkać w świecie. I tak jak na przykład sól różowa różni się oczywiście kolorem od soli białej. Różnica polega na tym, że w soli różowej występują, tak jak mówiłem wcześniej, tlenki żelaza i żelazo zabarwia tą sól właśnie na ten różowy kolor. Im więcej tego żelaza, tym barwa jest intensywniejsza. W niektórych miejscach nawet dochodzi aż do takiego, do takiej czerwonej, ciemnej barwy. Jeżeli chodzi o sól niebieską, sól niebieska nie ma żadnego barwnika, nie ma żadnego pierwiastka, który zabarwia tą sól na ten niebieski kolor. Naukowcy badali tą sól, tutaj również naszą kłodawską, i doszli do wniosku, że ta barwa niebieska to jest nic innego jak załamanie się światła w zdeformowanym krysztale halitu, czyli po prostu ten kryształ soli został zdeformowany pod wpływem wysokiego ciśnienia, kiedy górotwór tutaj się wypiętrzał i światło, które przebija się przez ten zdeformowany kryształ soli, oddaje nam niebieską barwę. To jest jak gdyby takie złudzenie optyczne, tak? Co jakiś czas niestety się słyszy, że Święta Barbara odebrała do siebie. Zabrała kolejne życie ze sobą. No i tak najczęściej przed grudniem to się dzieje. Pamiętasz na pewno halębę? Tak. Tak, czyli przed Barburką zawsze tak. Święta Barbara musi co roku swoje zabrać. U nas przeważnie zawsze też przed świętem Barburki zdarzały się właśnie wypadki. Tak? Najczęściej właśnie to jest taki okres, gdzie nie wiem czym to jest spowodowane, ale no tak niestety jest. Gdzieś mamy dalej przekop numer 1, który prowadzi w pole numer 2, w pokład soli białej. I tam się pracuje. Tam się pracuje, tak. Tak wygląda rzeczywistość. Korytarze są zupełnie ciemne. I słuchajcie, nieraz widzicie, jak staliście kiedyś pod kopalnią, że górnicy to nie są takie szczupłe chłopki, roztropki, tylko nieraz to są takie pany takie kurwa, wiecie, większe. Ja wam pokażę, bo ja jestem średni. Gruby, ale średni, ale oni się mają tutaj zmieścić. Czterech chłopa? Czterech chłopa. Słuchajcie, patrzcie. Słuchajcie, czterech chłopa ma się zmieścić w tym. Ale to takich, wiecie, śląskich chłopów. Powiem wam szczerze, po pierwsze primo, zasady przede wszystkim jakiekolwiek odległości, no raczej tu nie są przestrzegane. Po drugie,
jakieś, świecie, no ludzie mają jakąś tam strefę komfortu, nietykalności i tak dalej. Myślę, że na kopalni tego nie ma. Zresztą tradycją na kopalni jest to, że górnik górnikowi plecy myje na łaźni, na golasa. Tam nie ma takich tekstów, że wiecie, ktoś jest z jakiegoś środowiska, wiecie o co chodzi. Po prostu jeden drugiemu plecy myje, chyba że pochodzi z kopalni Zofiówka i był elektrykiem, to wtedy mu nie myją pleców, bo jakieś 12 lat temu był przypał, gdzie na kopalni Zofiówka na łaźni złapano dwóch elektryków, którzy nie tylko myli sobie plecy i przenieśli ich na inne kopalnie. Teraz mają przerąbane ci, którzy są z innych kopalni przeniesieni i jeszcze są elektrykami, bo od razu myślą, że to oni. Mhm. No to nic. Kończymy ten wyjazd. Podsumowanie jest następujące. Jak to... O, przepraszam znowu. Nie, ja bym dostał w ryj, nie? Jakbym był górnikiem normalnym. No. Raz, drugi, trzeci dostałbym po gębie. No, na szczęście jestem turystą, więc jestem chroniony. Mamy w Polsce sól, którą wydobywamy, która jest nieskażona, która jest nasza, która no, od 250 milionów lat po prostu leży na poziomie 600. Na poziomie 600 czy 700 metrów i czeka na to, żeby sobie posolił ziemniaczki. Dlatego postaraj się znaleźć. Można w internecie kupić taką sól, można ją kupić tutaj na miejscu. Można również... Tak naprawdę to w sumie można ją kupić w prawie każdym markecie, jeżeli się postarasz, to naprawdę znajdziesz. I myślę, że warto, no bo co tu dużo mówić, sam używam jej od jakiegoś dłuższego czasu i po prostu jestem z niej zadowolony. Rzuciłem już sól himalajską, bo to i tak jest pewnie stąd. A po drugie, jak mam do wyboru wspierać Pakistańczyka czy tam kogoś innego, a Polaka, to jednak wolę wybrać naszego. I nie używaj mnie kimś złym, po prostu jest to patriotyzm jakiegoś rodzaju. Więc oprócz tego, że warto używać soli, również warto przyjechać tutaj na wycieczkę. Można przyjechać z dziećmi od 7 roku wzwyż. Jeżeli chodzi o ograniczenia wiekowe w górę, to po prostu wedle swojego rozsądku, no bo jednak winda zapieprza 6 metrów na sekundę. Jest tutaj różnica ciśnieniowa i no nie każdy może to wstrzymać. No myślę, że pani 90 lat mogłaby mieć z tym problem, aczkolwiek niektóre skaczą ze spadochronem, więc to nie będę oceniał. Pozdro. Witam was serdecznie, właśnie znajduję się w Licheniu, czyli w największej świątyni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zresztą sami widzicie, że on miał rozmach skurczybyk. Budowa wyniosła około 200 milionów złotych, uważam, że to naprawdę mało, jak na taką świątynię, jak na taki budynek. No, powiem szczerze, jest dosyć mocno imponujące, naprawdę. Na terenie Lichenia w XIX wieku objawiła się Maryja, rzecz jasna, Matka Jezusa. I wyobraźcie sobie, objawiła się wtedy Kowalowi, który w okolicznym lesie, czy też może tu, tutaj wtedy był ten las, nie wiem dokładnie co zrobił. Wyobraźcie sobie, że powiesił właśnie obrazek na drzewie Najświętszej Maryi Panny i stało się to miejsce kultowe, a dziś ukończone w 2004 roku świątynia może tutaj imponować swoim wyglądem, no delikatnie mówiąc. Była wzorowana kopuła przynajmniej na świątyni świętego Piotra w Watykanie, więc no jest tutaj konkret. Przed nami 33 schody, które symbolizują wiek Jezusa Chrystusa w momencie w niebo wzięcia. Dobrze, że 33, ale szkoda, że tak szybko odszedł. W świątyni jest 365 okien, co oczywiście symbolizuje dni tygodnia, dni ogólnie w roku. Są 52 otwory drzwiowe, czyli drzwi
sztuk 52, no więc to jest logiczne, i 12 kolumn, które symbolizują miesiące. Pewnie was to nie zdziwi, ale się zgubiłem, w sensie auto. Wyszedłem nie tym wyjściem, co powinienem, i to jest tak piździarne wszystko, że jak to znaleźć. Dobra, jadę teraz nad Lazurowe jezioro, ale w Turku, żeby nie było, że ja byłem tylko w tym i powiedzą, to pojechałeś tam, a przecież u nas też jest. No to teraz dla mieszkańców Turku, Turka, piwo nalewane, czy to jest kurwa kościół, ale jestem poza, więc mogłem sobie przeknąć. Więc tam jadę, zobaczymy jak to wygląda, czy jest porównywalnie ładne, czy też różni się wizualnie na tyle, że powiemy, że któreś z nich jest lepsze. To moje auto na tle tej pięknej świątyni, to powiem wam szczerze, dosyć małe, ale i tak jest lepsze. Zobaczcie sami. No nic, w Turku jest dużo mniej efektowne niż w Konya, ale również warto przyjechać i zobaczyć, i pamiętajcie, że w tej wodzie się nie kąpiemy. Ale z drona wygląda to zupełnie lepiej. No nic, teraz trzeba zjechać przed siebie w okolice Kalisza. Kaliszen. Do samego Kalisza nie zajadę, ale chodzi tu o to, o kurwa, że Kalisz jest pierwszym miastem, które jest w ogóle wspomniane gdziekolwiek w kronikach, a mianowicie wyobraźcie sobie, że Rzymianie wspominali o tym mieście. Siema, siema! Siemanko, właśnie jestem gdzie? W Jarocinie. Jarocin jest to miasto, które kojarzy się z dwoma historycznymi wydarzeniami. Pierwsze, no na pewno pierwsze, co wam się kojarzy, to oczywiście festiwal rockowej muzyki w Jarocinie. Ale jednak ważniejszą historią było to, że powstanie wielkopolskie to właśnie rozpoczęło się tutaj, w Jarocinie. Ale nie o tym gadamy, bo w sumie o powstaniu to można porozmawiać kiedy indziej, aczkolwiek bądźmy szczerzy, jest to jedno z nielicznych powstań, które w naszym wykonaniu, w polskim wykonaniu było udane, zwycięskie i ogólnie rzecz biorąc przeszło do historii jako wielkie zwycięstwo. Jesteśmy przy pomniku Glana. Co oznacza pomnik Glana? To właśnie tutaj, w 80 roku festiwal, ogólnopolski festiwal, coś tam, łowców talentów, bla, 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 nie pamiętam jak się dokładnie nazywało, przekształciło się w festiwal muzyki rockowej w Jarocinie. I właśnie tutaj wiele gwiazd, takich jak Lady Punk, Piersi z Kukizem, Big Cyc, Zielone Żabki, kurwa TSA, KSU, Jezus Maria, nie wiem ile jeszcze, Jam, Defekt Mózgów, Deserter, i mógłbym wymieniać jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, a może i nawet kilka minut, ile zespołów się tutaj wybiło. To właśnie tutaj, na ziemi jarocińskiej, te zespoły wybiły się, bo to właśnie tutaj powstał piękny festiwal, który powstał po to, by, jak to się mówi, może nie tyle uciszyć, co sprawić, żeby młodzież się mogła wyszumieć. Jestem w Spichlerzu. To jest w Jarocinie bardzo znany klub, gdzie odbywają się koncerty, jest wszystko inne, ale nie o to chodzi. W Spichlerzu również jest Muzeum Rocka, czyli muzeum, które jest pamięci tego festiwalu, który rozwalił system. Festiwal Jarocin trwał między 1980 rokiem a 94. Trwało to do 94 roku i potem wyobraźcie sobie, że odnowili festiwal Jarocin. Nazywał się na początku Festiwal PRL i odnowił się w 2005 roku. No i to nie był najlepszy pomysł ze względu na to, że już nie był to festiwal, który mógł porwać za sobą wszystkich ludzi. Od tamtej pory no to już Woodstock był takim miejscem buntu, miejscem, w którym buntowało się przeciwko władzy i tak dalej, no bo po dziś dzień tak jest. Widzieliście? Ale tu jest jeszcze wino, marki wino z Ostrowina, z Ostrowa Wielkopolskiego, niestety już tej działalności nie ma. O, zobaczmy, co tu nie wysłuchamy. Wyobraźcie sobie, że kiedyś artyści mieli bardzo duży, ciężki orzech do zgryzienia. A dlaczego? Dzisiaj możesz śpiewać o czym chcesz, wtedy była cenzura. I tworząc muzykę,
byli zobowiązani do tego, żeby nie była, tekst nie był, nie odnosił do czegoś się dosłownie. Kurwa, z tym domem jak to było. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Przecież tam też, jakbyś się wczytał, wsłuchał w tekst piosenki, to naprawdę można bardzo wiele wywnioskować. Republika, zajebisty zespół, dawny. Moskwa, byłem na koncercie. Kat, byłem na koncercie. Piersi, byłem, ale już nie w pełnym składzie. TSA, byłem kiedyś, kiedyś. Siekiera, chciałbym być. Jesienny wiatr spierdolił majstra z dachu. Jeśli ktoś pamięta. Gaga, no to wiadomo. Falbenere, wiadomo. Defekt mózgów. W ogóle w defekcie mózgów prawdopodobnie grał ten pan z Jaka to melodia. Jaka to melodia. No i oczywiście jeszcze Sztywny pal Azji. To wszyscy, to było łoże w kolorze czerwonym, wiadomo. Są ludzie, którzy to pamiętają, są ludzie, którzy tego nie pamiętają. Akurat złapałem pana, który widać po wieku pamięta czasy, kiedy ten festiwal tutaj się odbywał, będąc młodym człowiekiem. Więc co zrobiłem? Dopytałem. Słuchajcie, od 80... Wcześniej to był Wielkopolski Festiwal, coś tam w latach 70. A w 80 roku stało się to festiwalem tak zwanej nowej, młodej generacji, czy coś w tym stylu. I trwało to między 80 a 83 rokiem. I amfiteatr stał mniej więcej tutaj. Tak jak widzicie ruiny dawnego kościoła, tak tutaj stał amfiteatr, ale został kilka lat temu zlikwidowany przez burmistrza tego miasta. Nie wiem czemu, czy dobrze, czy źle. Nie moja brocha. Tam właśnie odbywał się festiwal, dokładnie tutaj. Tylko że został w 83 roku przeniesiony. Przeniesiony na stadion miejski. I jest to naokoło tam mniej więcej. Nigdy na tym stadionie nie byłem, ale pokażę wam jego okolice. I znajduję się właśnie na tym miejscu, w tym miejscu, w którym odbywał się festiwal. To właśnie tam, na terytorium stadionu dzisiejszej Jaroty, ogólnie jarocińskim stadionie, tam właśnie odbywał się festiwal w latach 80. do 94 roku, na ulicy Maratońskiej. Chyba mi tak przeszło przez myśl, że to może Marakińska, czy jakoś tak. I to tutaj się odbywał, po reaktywacji podobno odbywa się tam. Czy to prawda? Nie wiem. Aczkolwiek jeśli tam odbywa się festiwal, to ja się nie dziwię, że mieszkańcy tego miasta zawsze opowiadają, że zamiast wchodzić do środka, to piją sobie tutaj przy rowie i oglądają koncerty, no bo w sumie tutaj nic nie zasłania. Jadę dalej. Na szczęście jestem już za Jarocinem, więc jest git. Yeah, o kurwa, tu mogą być psy! Znajduję się przed pomnikiem pierwszego króla naszego kraju, syna Mieszka I, a mianowicie Bolesława Chrobrego. Wyobraźcie sobie, że to właśnie tutaj, w Gnieźnie, w tym kościele, dokładnie to w tym miejscu, gdzie stał wtedy tamten kościół, to właśnie tutaj koronowano 5 króli. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Znajduję się w archidiecezji pod wezwaniem świętego Wojciecha, pierwszego męczennika naszego kraju, który zresztą grób ma tutaj właśnie w tym kościele. Kurde, czemu tu wejście nie jest od frontu? Ale jaja, to jak się wchodzi do kościoła? Może tu jest jak w Harrym Potterze? Chłe, chłe, chłe. Sam Mieszko I kazał w tym miejscu wybudować kościół. Niestety jest w remoncie, więc nie będzie tak spektakularnie, jakbyśmy oczekiwali, ale i tak będzie fajnie. Oczywiście kościół poprzedni spłonął tam chyba kilka razy, aż wybudowano ten, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w XIV wieku. No i oczywiście też swoje przeżył. A tam o, w tym miejscu mamy grób świętego Wojciecha, patrona Polski, pierwszego, głównego. Męczennik Sawiara.
Pomyśleć, że tutaj w tym miejscu był Mieszko I, Bolesław Chrobry. Może inaczej budowla wyglądała, ale był. No, lecimy dalej. Do muzeum zobaczyć słynne drzwi. Słynne drzwi gnieźnieńskie. To jest akurat kopia, która powstała w drugiej połowie XII wieku, czyli tam powiedzmy po 1150 roku. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest właśnie ukazana historia świętego Wojciecha. Wszystko jest opisane, a podobno w samej katedrze jest oryginał, więc przychodzi mi być idiotą, bo się okazało, że byłem w katedrze i nie widziałem tych drzwi, a przyszedłem zobaczyć kopię, więc pójdę obejrzeć oryginał. One mają 950, może 70 lat. No, nie, to porządne miejsce. Ubikacja. 50 groszy pisuar, kabina złotówkę. No i to się chwali. Wzorak mamy za friko przy rynku, ale to nie jest spowodowane tym, że jesteśmy tacy zajebici, tylko tam jest, że tak powiem, taki kibel bezosobowy, czyli nikt tam nie musi pracować, bo sam się myje. Więc wiadomo jak jest. Znajduje się w Ostrowie Lednickim, miejscu, które prawdopodobnie było miejscem, gdzie dokonano chrztu Polski. Podobno w Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku. Przeprawa promowa na małą wyspę, na której prawdopodobnie odbywał się chrzest Polski. Tysiąc lat temu Polacy budowali domy z patyków i gliny. Czy nie przypomina wam to tych domów, które współcześnie robią w Afryce? No cóż, oni się zatrzymali, a my się rozwinęliśmy. Ładnie wyrzeźbiony Mieszko I i księżna Dobrawa. Pokażę wam miejsce, które uznają tutejsi i nasi ogólnie archeolodzy za miejsce chrztu Polski. I tym miejscem ma być to miejsce. Że tutaj, tak? No widzicie. Być może to było tutaj. Pomyśleć, że tutaj na pewno, ale to na pewno śmigał sobie Mieszko I, książę nasz. Pierwszy, oficjalny. No cóż, mocno człowieka tutaj to wzrusza, że takie coś może zobaczyć. I tak wam powiem szczerze, ktoś powie, kurwa, są lepsze miejsca do zwiedzania. Właśnie nie, bo to tutaj był początek. Polecam. Dawid Wadowski, Ostrów Lednicki. Jo. No niestety czasem tak bywa, że pada deszcz. Właśnie się rozpadało. Jestem w Kurniku przez U zamknięte. No i niestety nie zwiedzę już dzisiaj nic, bo jest ulewa, ale jutro mam czas. Więc jutro będę zwiedzał. Hej, Silencio! Dzia! Rastafary! Yo! Siemaneczko, właśnie znajduje się przed pałacem w Rogalinie. Chciałbym go zwiedzić, bo pamiętam go sprzed chyba 8 czy tam 9 lat, jak byłem tutaj na rajdzie szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera. Reprezentowałem jako absolwent szkoły moją szkołę, bo no, byłem podobno bardziej reprezentatywny niż w tamtym czasie uczniowie, tak mi powiedziano, ale nieważne. Jest to miejsce naprawdę wyjątkowe i piękne. Niestety, żeby tam wejść, trzeba czekać 2 godziny, bo dzisiaj są bezpłatne wejściówki, jako że jest wtorek. No i poznaniacy się rzucili. Więc 2 godziny oczekiwania, a tyle czasu nie mamy, no przecież bez przesady, ale galeria jest otwarta i w galerii jest coś do pokazania, a mianowicie między innymi obraz Jana Matejki, największy jaki namalował, ponad 47 metrów kwadratowych. No to mamy to, największy obraz Jana Matejki. Obraz ten namalowano w 1886 roku, podobno trwało to 3 lata i ogólnie jak widać,
Patrzcie, jak widać, może nie widać, ale tytuł tego obrazu to jest Dziewica Orleańska. Ma ponad 47 metrów kwadratowych, więc jak można się domyśleć, jest wielkości mieszkania M3. No to tu dużo mówić. Prawda jest taka, że podczas wojny podobno poskładali go w taką kostkę i schowali przed Niemcami, żeby przypadkiem nie trafił w jego ręce. No jak widać, udało się. Rekonstrukcja też potrwała, ale mimo wszystko. Według mnie Jan Matejka to jest jeden z największych talentów w historii naszego kraju. Warto przyjechać, nawet jak was nie interesuje pałac, to warto przyjechać tutaj, żeby zobaczyć właśnie obraz Jana Matejki, największy jaki namalował. I uważam, że jest naprawdę wyjątkowy. Ja go widziałem drugi raz w życiu i mimo wszystko przyjechałem tutaj, żeby spojrzeć na niego raz jeszcze. Jesteśmy w Kórniku i tylko chciałem wam pokazać zamek, ale tak naprawdę zamiast zamku to chyba bardziej warto tutaj chodzić na spacery, bo naprawdę park tutaj jest wyjątkowy. Jedynie co, to jest ostrzeżenie, że podczas burzy trzeba stąd uciekać. Pewnie ze względu na to, że tutejsze drzewa mają swoje lata. A naprawdę jest to miejsce ogromne, więc jak już jesteście w Rogalinie czy w Poznaniu, a chciałbyś pospacerować ze swoją kobitką, no to miejsce zajebiste. No i można coś szamać przy okazji. Słuchajcie, nie powinienem, ale muszę. Zobaczcie, Poznań. Miasto, kurwa, wielkie komuny. Niby tak gadają, że Białystok jest jakiś, nie wiadomo, zacofany, Podlasie, nie wiadomo co. Czy nawet Suwałki. A gdzie? Właśnie w Poznaniu. Parkomety są tylko na monety. Oni są jebnięci, to komuna po prostu. Człowiek chce po prostu skorzystać z parkometru i musi chodzić i rozmieniać pieniądze, bo tym, kurwa, komunistycznym świnom po prostu się nie chce nawet, kurwa, parkometrów postawić. Gówno jebane. No, taka jest prawda. Pozdrawiam Poznań. Jako że jestem w Poznaniu, muszę zjeść coś poznańskiego, czyli pyrę z gzikiem. Wiadomo, poznańskie danie musi być najtańsze, jakie może być, bo tutaj ogólnie każdy grosik się liczy. A dlaczego? Bo jest to miasto kupieckie. Było to miasto kupieckie, które słynęło ogólnie z właśnie z tego, że właśnie tutaj powstawały różne, że tak powiem, no, lepsze warunki podatkowe właśnie ze względu na to, że tutaj trwał handel. No i oczywiście tam, gdzie jest kupiectwo, tam też jest, chciałem powiedzieć słowo żydostwo, które właśnie teraz wypilkowaliśmy. Tam się też skupia oczywiście oszczędność bardzo duża, a po prostu są złotówami. Ale nie ma co narzekać, zobaczymy jak to wygląda naprawdę. A tak naprawdę sobie żartuję, po prostu tak się o was mówi, bo wiadomo, stereotyp, ale wiadomo, że czasy się zmieniły. Ogólnie tu są dużo lepsze miejsca do jedzenia. Ale ja tą pijalnię lubię, bo kiedyś się tutaj tak upodliłem, że po prostu idę zjeść pyrę z gdzikiem. No właśnie, powiem wam taką rzecz. Wiadomo, jak się wjeżdża do Poznania, jak się idzie na rynek, że tak to nazwę, to trzeba iść po prostu do pijalni wódki. Ze względu na to, że po prostu jest tutaj tanio, dobrze i swojsko. Jest klimat, powiedzmy, z czasów naszych rodziców, co może pokazać poprzez tutejsze butelki. Jeszcze kiedyś dobre wina robili. O, Żubrówka, pełna klasa. Kiedyś tu się upodliłem do tego stopnia, że to się nie mieści w głowie. Zresztą, czy tu się przypadkiem bonus BGC... Tak, a, czekajcie, jesteśmy w kultowym miejscu, to jest bardzo kultowe miejsce. To właśnie w tym miejscu bonus BGC się upodlił, ale nie wiem, czy to wrzucimy do internetu, bo nie chce mi się chyba mieć spiny. Jeszcze będę musiał wystąpić w Fame MMA. Nie no, wielkie pozdro. To jest właśnie tutaj i no, jest to legendarne miejsce w tym mieście. W sumie w tym kraju. Tradycyjne danie wielkopolskie, czyli wiadomo, musi być tanio. No bardzo słyną z tego, że po prostu są żyłami na każdą złotóweczkę. Pyry z gzikiem polegają na tym, że są ziemniaki w mundurkach, masełko oraz twaróg ze śmietanką i ze szczypiorkiem. Używa się do tego tylko i wyłącznie pieprzu oraz soli. Ja sobie piję ładnie, grzecznie piwo bezalkoholowe, bo niestety jestem kierowcą. Więc proszę mnie tutaj nie oczerniać. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre danie i dlaczego wybrałem pijalnię wódki? Bo do restauracji mogę iść po jakieś, wiecie, wykwintne, nie wiadomo co, a tu nie o to chodzi. Ma to być tak, jak jest w chacie. Masełko sobie dałem na ziemniaki i się tak to je.
wiadomo, że ci, co są z Wielkopolski, kojarzą. Może niektórzy jeszcze z kuchennych rewolucji będą kojarzyć. Ale ogólnie, jeżeli jesteś studentem, nie masz hajsu, wszystko przepiłeś, to to jest jedno z najtańszych dań, jakie możesz sobie zrobić. Jest pełnowartościowe. No nic, idę do samochodu, bo nie wiadomo, ile tu będzie mandatu. W razie gdybym przekroczył, a nie mam pojęcia, ile tam było. Druga sprawa to jest taka, że wyobraźcie sobie, że jakaś menda, bo inaczej takiej osoby nie nazwę. Wyobraźcie sobie, że ustawiła, że jest 7 zł za godzinę parking. 7 zł, no to trzeba być, gdzie ma w ogóle godność człowieka, cokolwiek. Nienormalne, 7 zł to już jest naprawdę dużo pieniędzy i to za godzinę. Jak już jest 7 zł, to kurwa powinna być jakaś klasa, a nie parkometr komunistyczny na monety. A, jeszcze żeby nie było, to dodam, że wiem, jest aplikacja, ale ja nie chcę aplikacji używać, ja chcę używać mojej karty, bo po to ją mam. Ja nie chcę do wszystkiego używać aplikacji, bo ja nie wiem, kto potem te aplikacje sprawdza, będzie każdy miał moje numer konta, wszystko. Nie! Chcę jak biały człowiek normalnie po prostu korzystać z normalnego parkometru, a nie z jakiegoś komunistycznego gówna. Pozdrawiam Poznań, ale miasto jest przepiękne. Warto zapłacić 7 zł i iść do tego gówna parkomatu i zwiedzać. Trochę mi głupio o tym gadać, bo idę ulicą, ale po 5 latach wreszcie zdecydowałem się i wziąłem się na odwagę, żeby iść na psychoterapię, naprawić sobie mózg. I nie wstydzę się tego, bo ogólnie rzecz biorąc, no może tutaj na ulicy, ale gdzieś tam w sercu nie wstydzę się tego, bo przez lata próbowałem podjąć tą decyzję. Wstydziłem się przed samym sobą i w ogóle przed całym światem, ale teraz stwierdziłem, że to jest czas. Muszę być gotów do normalnego życia, a kto się w miarę domyśla, ten wie, że niejednokrotnie podróże były ucieczką od wszelkich problemów z sobą, więc żeby zakończyć te problemy z sobą i zacząć normalne życie, takie jak każdy inny ma z was, no to muszę ogarnąć pierw samego siebie. I tyle. No. No cóż, jestem w Poznaniu, jadę na lotnisko Ławice odebrać koleżankę, bo wraca z UK i jedzie ze mną na Narniostok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sensie, czy dojadę, mam w sumie już tylko 3 km. No i co? No i tak naprawdę nakręcimy razem gotowanie na fazie, bo ona jest moim przeciwieństwem. Rastamanka w dredach, te sprawy, wiadomo, wegetarianka, no logiczne. No i kurwa, delikatnie mówiąc, będzie dobrze, no. Zresztą zobaczycie ją w odcinku na koniec. I kupiłem na przywitanie amarenę, żeby nie było, że wraca do ojczyzny i nie dostanie tego pięknego, polskiego, cudownego nektaru. No i tyle. Nie wpuszczają do lotniska, o tak, o, trzeba czekać. Ale ja będę zaglądał. Teraz to będę widział, więc znowu. No to cóż, odebrałem już tutaj Katarzynę. Żartuję, Kate Sparrow, rozpoznawalna osoba na Woodstocku. Właśnie spróbuję kompotu z wiśni. Mówię, że to jest kompot ze względu na to, że w Polsce picie alkoholu podczas jazdy w samochodzie jest nielegalne, a nikt mi nie udowodni, że to jest amarena, tylko kurwa to jest po prostu sok z wiśni. Więc możesz skosztować. Dziękuję bardzo, dobrze, że tak wiesz, w momencie, kiedy skończyłam jeść bułkę i mam ją wszędzie na zębach, nie? A, to nikt ci się nie każe uśmiechać.